Halo, halo, Cześć, witam wszystkich. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy mi widać, i nie będziemy przeciągać. W sumie wystartowałem minutkę wcześniej, ale wolę mieć pewność, że wszystko jest ok, bo dzisiaj spróbujemy się wyrobić w godzinie. Znaczy inaczej, po prostu zakładamy, że wyrobimy się w godzinie. Zatem 13.00 kończymy. Jeszcze zobaczymy, ile będzie pytań, czy będą jakieś dodatkowe. No, ale chcę mieć pewność, że wszystko jest OK. Dobra, Krzysztof napisał, witam Pana, słychać widać. Krzysztof, mów po prostu: Jarek, tak będzie łatwiej. Nie ma sensu sobie panować. Dobra, Paweł też napisał: widać, słychać. Piotr, cześć. Dobra, teraz tak żeby była jasność, po co tu się zebraliśmy tydzień temu w trakcie webinaru pytań było tyle, że po prostu nie da rady, żeby była jasność. No, nie wyrobiłem się, tych pytań było tak dużo, że przyznam, że po dwóch godzinach gadania już czułem się zmęczony. Po prostu. No, jednak trochę nawijanie, szczególnie na żywo do kilkuset osób w internecie powoduje to, że trzeba zrobić tą przerwę. Zatem wtedy po prostu zatrzymaliśmy ten webinar, nie było sprzeciwu na czacie i Oczywiście zapisaliśmy pytania te, na które nie udało się odpowiedzieć i dzisiaj mam tą listę, zatem dzisiaj sobie odpowiemy na te pytania, na które nie starczyło czasu tydzień temu. Oczywiście jeżeli będą jakieś dodatkowe pytania, to piszcie śmiało na czacie. Dzisiaj postaram się być dostępny na czacie mniej więcej przez cały czas, ale oczywiście też chcę to zrobić tak, żeby przejść przez wszystkie pytania dosyć sprawnie. Z tego co widzę to jest ich 18, zatem no... Jak sami widzicie, nie masz tak dużo czasu na każde pytanie. No i zobaczymy, ile będzie tych pytań, nie? bo może być mało, może być dużo. Jak będzie dużo, to będziemy przyspieszać. Jedna prośba, zanim wystartujemy, jakbyście mogli dać lajka pod tym wideo, to zawsze pomaga w szerzeniu takiego wideo, zawsze pozwala też zwiększyć zasięgi, dotrzeć do innych osób, zatem będzie mi bardzo miło, jeżeli takiego lajka dacie. I tym samym też, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to prośba o subskrypcję pod tym kanałem, no bo to też dodatkowo pozwala mi tworzyć takie materiały, czuję wtedy większą motywację po to, żeby tworzyć treści na YouTubie. Dobra. Krzysztof napisał, ja też mam bardzo dużo pytań, ale nie wiem jakie wszystkie przedstawić. Eee, po prostu napisz, po prostu napisz, jak się okazało, że nie damy rady, że to będzie coś specyficznego, no to po prostu odezwij się później do mnie na maila i, i damy radę, ale Mam nadzieję, że, że damy radę dzisiaj to zrobić. Zatem, jeszcze raz, prośba o lajka pod tym nagraniem. A teraz, już przystępujemy do działania. Pytania są różne, naprawdę różne. I pierwsze pytanie: Monitorujesz infrastrukturę serwerową, czy desktopy również? Żeby była jasność, ja w swojej pracy zawodowej skupiam się na serwerach. Bardzo mało mam do czynienia z stacjami roboczymi, z komputerami, z desktopami, z laptopami. To nie jest moja działka, jedynie jak już to pomagam wdrożyć pewne rozwiązania, które później inni mogą używać. takie jest chociażby z Zabixem, Wazuchem. Jak najbardziej, Wazuch, Zabix mogą być wykorzystywane do tego, żeby monitorować tego typu systemy, zarówno w wersji serwerowej, jak i desktopowej. Ja osobiście używam do monitorowania desktop, przepraszam, do monitorowania serwerów. Zarówno Zabix, jak i Wazuch są przeze mnie do tego stosowane. Natomiast warto pamiętać o tym. Że nawet na warsztatach, które były tydzień temu, monitorowaliśmy sobie dwie stacje robocze. Jeszcze do tego tak szybko wrócę. Co prawda, dwie maszynki są w tym momencie chyba wyłączone. Tak, te maszynki są wyłączone, no ale między innymi mamy tutaj tego laptopa, nie? Laptop to jest po prostu podłączony mój laptop do Wazucha, on jest cały czas monitorowany przez tą instancję. No i dodatkowo jeszcze tutaj na potrzeby Laba podłączaliśmy Windows 11, zatem nie ma problemu, żeby monitorować komputery. Oczywiście też możesz monitorować za biksem komputery. Wszystko jest zależne od tego, co potrzebujesz. Dobra, kolejne pytanie. Czy wazuch? pomoże monitorować dostęp do plików Shared Folders na serwerze Windows. Generalnie zasada jest prosta. Jeżeli chodzi o wazuch, mamy do czynienia z plikiem konfiguracyjnym, w którym możemy dodawać ścieżki różnych katalogów, różnych plików, które chcemy monitorować, i w momencie, gdy ktoś się zmienia, ktoś usuwa, ktoś edytuje, no to wtedy wazuch nas o tym informuje. Zrymowało się chyba nawet. I to, co jedynie musi zrobić, to wejść do pliku konfiguracyjnego agenta w wazuch i dodać odpowiednią ścieżkę. I właściwie tyle. Nie ma problemu, żeby monitorować tego typu zasoby. Jak to robimy, to dokładnie pokazuję w trakcie kursu. Dzisiaj już nie będziemy wchodzić głęboko w konfigurację wazucha. Natomiast, jak najbardziej się da, nie ma z tym problemu. Możemy tego typu monitoring wykonywać. Kolejne pytanie. Monitorowanie Linux jest jako osobna opcja, rozumiem, że nie zaznaczamy. To jest jedno z tych pytań, na które musiałem się zastanowić, bo dokładnie nie wiedziałem o co chodzi, ale podejrzewam, że pewnie chodzi o to, że jeżeli kupujesz kurs Wasuch i Zabix, czyli generalnie jeżeli kupujesz ten kurs, który obecnie jest w promocji, czyli monitorowanie Windows, to masz taką opcję dodania kursu monitorowanie Linux w promocji. Jest dodatkowo jeszcze promocja na ten kurs, no i właściwie to jest zależne od Ciebie. nie? Ja nie mogę za Ciebie decydować, jeżeli chcesz mieć dodatkowo jeszcze kurs monitorowanie Linux, to możesz go nabyć. Po prostu zaznaczając tę opcję. No i tyle, nie. Co to jest to monitorowanie Linux, jest to taki kurs bardzo podobny do monitorowania Windows. Trochę co prawda krótszy, bo tam jest 6 modułów, a jeżeli chodzi o monitorowanie Windows, to mamy 8 modułów. Natomiast w monitorowaniu Linux mamy 6 modułów na temat tego, jak monitorować. Linuxy. Tylko jedna bardzo ważna, bardzo ważna uwaga. W monitorowaniu Linux nie ma nic o wazuchu. Tam skupiamy się na monitorowaniu Linuxa za pomocą Zapixa, No i tyle. nie? Zatem jeżeli chcesz dodatkowo jeszcze dodać sobie ten produkt, ten kurs monitorowanie Linux to nie ma problemu. Możesz po prostu sobie zaznaczyć podczas zakupu kursu monitorowanie Windows i wtedy masz tą dodatkową jeszcze promocję. Zatem czy zaznaczamy czy nie to jest zależne od Ciebie, jeżeli chcesz mieć ten kurs monitorowanie Linux to po prostu zaznaczasz jak nie chcesz to nie nie ma z tym żadnego problemu. Kolejne pytanie rozumiem, że wirtualizujesz wszystko na Proxmoxie. Jeżeli chodzi o tą infrastrukturę co pokazywaliśmy tydzień temu to tak to już wszystko jest na Proxmoxie. To jest trochę też pytanie poza tematem, bo naszym tematem nie był Proxmox od razu. Dodam, że na luty planuję warsztaty związane z Proxmoxem. Ja jeszcze ustalam agendę, zatem dokładnie wtedy pokażę Proxmoxa, porozmawiamy sobie na ten temat, natomiast jeżeli chodzi o to do czego ja używam głównie Proxmoxa no to wirtualizacja zarówno u siebie jak i dla klientów w tym momencie jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju wdrożenia wirtualizacji jakie wykonujemy no to można powiedzieć, że w tym momencie opieramy się tylko na Proxmoxie. Jak mamy jakieś zlecenie u klienta, w którym jest już infrastruktura jakakolwiek inna, VMware, Citrix, to jak najbardziej wykorzystujemy wtedy inne rozwiązania, już pracujemy na tym, co jest. Natomiast osobiście w tym momencie jestem mega wielkim fanem Proxmoxa, stosuję to, używam i też rekomenduję, żeby u siebie stosować tego typu rozwiązania. Szczególnie, że to jest wirtualizacja całkowicie darmowa, nic nie musimy tu płacić. Oczywiście możemy, są licencje. Które dodatkowo jeszcze pozwalają nam uzyskać wsparcie inżynierów Proxmoxa, ale to jest, można powiedzieć, coś nieobowiązkowego. Dobra. Kolejne pytania. Czy te rozwiązania Open Source bardzo odbiegają od komercyjnych, czego tam brakuje w darmowych wersjach. I teraz tak, jeżeli chodzi o systemy SEM, to ich jest naprawdę dużo. Zresztą podrzucę tu jeden link podejrzewam, że pewnie znasz, znacie taką stronę jak Gartner. Gartner. Na stronie Gartnera jest porównanie całych, całej masy różnych produktów, rozwiązań informatycznych, również SIEM-ów. To, co tutaj teraz widzisz, to jest Wazuch, ocena 4,7. Przez 9 osób oceniona. Może niedużo, nie? ale jednak ocena jest duża, wysoka. Natomiast jak... Sobie zjedziemy, gdzie? A tutaj jest tabelka Alternatives, czyli alternatywy, podobne rozwiązania do wazucha. Jak sobie klikniemy to, no to mamy też inne systemy. Teraz tak, jeżeli chodzi o to, które są lepsze, które są gorsze, no to też ciężko w tym momencie jest powiedzieć konkretnie, że Splunk będzie lepszy albo wazuch będzie lepszy. Faktem jest, że. Jeżeli chodzi o inne systemy, no to często jest tak, że wykupując licencjonowanie, chociażby do SPLANKA, mamy też wsparcie inżynierów, no i na tym też często bazują firmy. Wolą wykupić licencję, żeby mieć wsparcie od dedykowanych inżynierów, tak jak chociażby wspominaliśmy przed chwilą o Proxmoxie. Natomiast jeżeli firma nie potrzebuje tego wsparcia, ewentualnie ma swój zespół IT, który po prostu wdraża system, no to wazów jak najbardziej wystarczy. Jeżeli chodzi o funkcjonalności, tych jest naprawdę dużo. Są systemy, które chociażby oferują też wykonywanie pewnych działań. Tak jak na przykład na ostatnich warsztatach w czwartek pokazywałem, jak Siem odcinał, jak wazów odcinał dostęp potencjalnemu intruzowi. No i takie na przykład rozwiązanie o nazwie Active Response jest w systemie wazów, ale na przykład w niektórych rozwiązaniach nie ma. Nie każdy CM posiada tego typu funkcjonalność, że jednocześnie też może odcinać atakującego. Tutaj jest różnie naprawdę warto tutaj zastanowić się, jaką infrastrukturę wykorzystujemy. Czasami lepiej jest po prostu wybrać rozwiązanie dedykowane pod nasze nasz sprzęt, jeżeli masz Sprzęt konkretnego wendora, no to wtedy może będzie łatwiej wybrać inne oprogramowanie. Natomiast jeżeli chodzi o te funkcjonalności, to tutaj jest bardzo podobnie w przypadku czołowych producentów. Czy będziemy używać Siemens, SPLANKA, KURADAR, czy cokolwiek innego, no to zasada jest mniej więcej ta sama, czyli chodzi o to, żeby strzec, monitorować naszą infrastrukturę i wykrywać wszelkiego rodzaju nietypowe, podejrzane wydarzenia, informować nas o tym. I jeżeli chodzi o takie porównywanie, to ja bym Ci proponował po prostu wejść na stronę Gartnera, przejrzeć recenzję, opinię ludzi, nie? czy to Vazucha, czy jakiegokolwiek innego, przejść sobie do Splunk. Splunk na przykład jest naprawdę bardzo dobrym Siemem. Tylko że o wiele droższym, bo za licencję naprawdę sporo się płaci i gdy mamy dużą infrastrukturę, no to ta kwota może być naprawdę spora. Natomiast w przypadku Wazucha masz to wszystko za darmo, więc musisz się zastanowić, co właściwie chcesz. Jeżeli masz czas, ochotę i chęć w pełni zajmować się Wazuchem, no to jak najbardziej wdrażasz Wazucha. Jeżeli masz mało czasu, ale masz duży budżet, dużo pieniędzy, no to możesz po prostu skorzystać z planka. Nie? Tak często bywa. Albo wybieramy coś darmowego, albo coś drugiego, ale robią to za nas inni, nie? To tak jak z budową domu, chociażby. Temat mi bliski, bo, bo kończę budowę domu, no i pewne rzeczy mogę zrobić sam, ale z tego powodu, że nie mam dużo czasu, no to wolę oddać innym osobom. Okej. Okay. Coś jeszcze chyba miałem wspomnieć na ten temat, ale. A dobra, jeszcze był wątek: czy różnią się bardzo od siebie tego typu narzędzia? bo to też poruszaliście ostatnio. Powiem tak, jeżeli chodzi o użytkowanie różnych systemów, no to zasada jest mniej więcej tak sama. Jak już załapiesz, jak coś działa, no to będzie Ci też łatwiej przy, przy siatce. Tak samo jak chociażby przy nauce baz danych. Jak nauczysz się na darmowym MySQL-u to, to jak funkcjonuje baza danych, jak administrować tą bazę danych, to jak Ci się przyjdzie, jak będziesz musiał przesiąść się na orakla, no to będzie Ci o wiele łatwiej Wejść tego orakla, niż gdybyś nie miał w ogóle doświadczenia z bazami danych. I tak samo z SIEMami. Jeżeli masz doświadczenie z wazuchem, a trafisz gdzieś indziej, na przykład będzie Splunk, no to będzie ci o wiele łatwiej się wdrożyć niż w przypadku, gdy nie miałeś nigdy do czynienia z jakimkolwiek siemem. Zatem wazuch jest bardzo dobrym rozwiązaniem, pełnoprawnym rozwiązaniem do monitorowania infrastruktury, do monitorowania bezpieczeństwa. I dodatkowo jeszcze jest darmowy, więc też jest świetnym progiem wejścia dla początkujących. No i też świetnym rozwiązaniem do nauki. Dlatego też, jeżeli chodzi o ten kurs, który ja w tym momencie udostępniam, na który zbieramy grupę, no to dlatego też bazuję na Wazuchu, bo wszyscy będą mogli uruchomić swój serwer, swoją instancję, nie muszą tu nic dodatkowo płacić. Dobra, kolejne pytanie. Widzę na czacie, że Krzysztof się pyta odnośnie kursu, ale to może zrobimy tak, że na razie polecimy z tymi pytaniami, które są, a ja później po prostu wrócę. No i to jest <grym> dobre pytanie. Coś zarabiasz na tych reklamach na YouTube, czy tylko mnie tak denerwują? Nie wiem kto to napisał, w tym momencie mamy Znaczy, Dominika, która kopiowała pytania z, czata, z czatu ostatniego, usunęła niki. Nie wiem kto to napisał, ale przyznam, że mega rozbawiło mnie to pytanie. Teraz tak, jeżeli chodzi o reklamy na YouTube, to powiem szczerze, że to jest śmieszna kwota. Miesięcznie to wychodzi kilkadziesiąt złotych z reklam, więc zarobku z tego nie ma żadnego. W porywach, jeżeli jest naprawdę duży ruch, no to czasami udawało się na przykład wyciągnąć cytówkę miesięcznie nie? z reklam na YouTube, ale, ale najczęściej to bywa tak, że jest kilkanaście, kilkadziesiąt złotych w porywach do 50 złotych miesięcznie, więc no żadna kwota. Nie. Szczególnie jak to przyrównamy do stawek w IT. Natomiast wyłączając reklamy na YouTube, niestety powoduje to to, że spadają zasięgi. Zresztą zauważyłem to w jednym z ostatnich filmów, jaki wrzuciłem w roku 2023. Wrzuciłem film całkowicie bez reklam, no i spadły całkowicie zasięgi. Czym to jest spowodowane? Spowodowane to jest tym, że YouTube niezbyt chętnie promuje filmy, w których są wyłączone reklamy. Bo oczywiście YouTube zarabia na reklamach, więc zależy mu, żeby te reklamy były wyświetlane. A ja, jak opublikuję film bez reklam, no to jednocześnie też jestem uznawany przez YouTubea za kogoś, kogo nie warto promować bo wyświetlając moje filmy nie będą się wyświetlały reklamy, no to jest takie zamknięte koło niestety i to niestety spadek jest duży, naprawdę duży, nawet później włączając już jak włączyłem reklamy na tym filmie no to można powiedzieć, że już nie dało się uratować zasięgów tego materiału, no i on tam sobie leży prawie go nikt nie obejrzał, tam chyba poniżej 200 obejrzeń było I, no i oczywiście dla zasady moglibyśmy teraz wyłączyć reklamy, wszyscy byliby szczęśliwi, zadowoleni Poza można powiedzieć, no, no bo by moje materiały oglądała garstka osób, nie? więc z jednej strony zdaję sobie sprawę, że niektórzy mogą się zdenerwować, że są te reklamy, może ich to irytować, ale z drugiej strony dzięki temu docieram z materiałem do kilka razy więcej osób. No tak mi się wydaje, że tak to w tym momencie wygląda, że kilkukrotnie potrafi YouTube obciąć zasięgi filmom, które nie mają włączonych reklam. Niestety, smutna prawda, no ale prawda. Dobra. Czy z takim kursem jest jakaś gwarancja znalezienia pracy jako junior? No i to jest bardzo ciekawe pytanie. I to pytanie powraca, tego typu pytanie, powraca prawie zawsze, gdy promuje zapisy na jakikolwiek kurs. No bo teraz tak, jeżeli chodzi o szkolenie... Które w tym momencie, na które w tym momencie trwają zapisy, czyli monitorowanie Windows, to jak najbardziej to jest wiedza cenna, zyskowna w IT. Jak znasz wazucha, znasz zapisa, wiesz, jak to wszystko pochytać, połączyć yy, i wdrożyć ten monitoring na Windowsie. No to masz piękną wiedzę, którą możesz się pochwalić w CV i to na pewno pomaga yy, znaleźć pracę. Zresztą, tak też mówiłem tydzień temu. I naprawdę warto mieć tego typu rozwiązania w swoim CV. Natomiast jeżeli chodzi o gwarancję, no to nigdy nie masz gwarancji, bo to yy, z jakim poświęceniem przysiądziesz do kursu jest zależne od Ciebie. Zatem jeżeli ktoś sprzedaje jakikolwiek kurs i mówi, że po tym szkoleniu masz gwarancję znalezienia pracy, no to sorry, ale nawija makaron na uszy, nie? po prostu wciska kit, nie? brzydko mówiąc. I, I naprawdę nie dajcie się na coś takiego nabrać, bo jeżeli już zapisujesz się na szkolenie, to ważne jest to, jak podejdziesz do tego szkolenia, czy będziesz wykonywać wszystkie lekcje, czy podejdziesz do tego praktycznie, czy będziesz wykonywać wszystkie ćwiczenia. Jeżeli tylko usiądziesz, odpalisz film gdzieś z boku, czy ten kurs odpalisz gdzieś z boku, te wideo będą sobie leciały, a ty będziesz sobie leżał, leżała, i tylko oglądasz, nie? No to okej, okay, obejrzysz, coś tam się dowiesz, ale to będzie tylko teoria. Będziesz tylko wiedzieć w swojej głowie, że tak się da, nie? Przykładowo można wdrożyć Active Response na ASM, posłuchasz sobie, obejrzeć to wideo i będziesz miał mieć wiedzę, że tak się da. Ale czy w praktyce wiesz, jak to wykonać? No niekoniecznie, dlatego ja zawsze rekomenduję, że jeżeli już to wideo oglądasz, to jednocześnie od razu albo na drugim komputerze wykonujesz, przepraszam, nie na drugim komputerze, tylko na drugim monitorze wykonujesz te ćwiczenia, albo najpierw oglądasz, a później wracasz do pracy domowej, gdzie masz, można powiedzieć, takie podsumowanie. I wykonujesz wszystko to, co robiliśmy w danym module. Bo każdy moduł, każdy z tych 8 modułów kończy się pracą domową i tym samym takim wyzwaniem do ciebie, żebyś wszystko, co w tym momencie pokazałem, żebyś u siebie wdrożył. Zatem, przede wszystkim warto jest to, żeby podejść praktycznie do tego szkolenia. Jeżeli będziesz wykonywał te zadania praktycznie, no to wtedy zwiększasz zdecydowanie swoją szansę znalezienia pracy. Szczególnie że ja w swoim kursie. Stosuję taką metodę, żeby podejść jak najbardziej praktycznie do pewnych zadań, do tych czynności, które wykonujemy. Zatem, jeżeli to będziesz wszystko przechodził, jeżeli będziesz wykonywał wdrożenie razem ze mną w trakcie szkolenia, no to można powiedzieć, że już w tym momencie masz pewne doświadczenie, którym możesz się pochwalić. Możesz pochwalić się jakimś projektem, że na przykład wdrożyłeś wazucha zabica na środowisku laboratoryjnym. Co prawda, jeszcze wtedy nie możesz napisać w CV, że zrobiłeś to na środowisku produkcyjnym, ale jeżeli na takiej rozmowie rekrutacyjnej powiesz, że wykonywałeś, że przeszedłeś szkolenie i jednocześnie wdrażałeś w tym czasie CMA na swoim środowisku i opowiesz o tym dokładnie, co zrobiłeś, to jest zdecydowanie większa szansa, że tą pracę zdobędziesz. Zatem gwarancji znalezienia pracy nie ma, nigdy nie ma po szkoleniu, ale jeżeli podejdziesz do tego solidnie, przyłożysz się, będziesz wykonywał pracę domową, to zdecydowanie zwiększasz swoją szansę na znalezienie pracy. Dobra, kolejne pytanie. Taki szablon tworzy się dla każdego rodzaju hosta, czyli na, przy... czyli na przykład podział na klienty, serwery, komputery, pracowników i kierownictwa. Tu chodzi, przynajmniej tak zakładam, nie? że nie chodzi o coś innego, chodzi o szablon Zabixa. Jeżeli chodzi o szablony Zabixa, no to możesz tworzyć je. Z dużą dowolnością. Możesz stworzyć swój własny szablon dedykowany pod konkretne urządzenia sieciowe, pod konkretne serwery. Ja osobiście preferuję tworzenie szablonów pod konkretne systemy operacyjne. Czyli przykładowo tworzymy szablon Windowsa, tworzymy szablon Linuxa i później po prostu podłączamy te szablony pod konkretne grupy hostów. Czyli na przykład, jeżeli mamy serwery Windowsowe, to podnie podpinamy ten nasz szablon. I tyle. Zatem, jeżeli jeszcze odnośnie tej kwestii, czy taki szablon tworzy się dla każdego rodzaju hosta, to ja tu bym podzielił na właśnie typy systemu operacyjnego albo sprzętu, bo tak samo, jeżeli będziesz monitorował na przykład urządzenia sieciowe, przykładowo FortiGate, no to też sobie robisz taki szablon FortiGate i później podłączasz wszystkie te urządzenia po ten swój szablon. Natomiast, jeżeli chodzi o komputery pracowników kierownictwa. Powiem tak. Możesz, nikt ci tego nie zabroni, ale osobiście nie robię takich podziałów. Nie za bardzo widzę sensu. Ale jeżeli uznasz, że będziesz chciał inaczej monitorować komputery pracowników, a inaczej kierownictwa, to czemu nie? Kolejne pytanie. Jak działa agent Zabixa? Czy serwer Zabix może być postawiony lokalnie, a serwery, które będą monitorowane, będą publicznie? Nie ma z tym problemu. Serwer. Zabixa możesz postawić lokalnie, możesz postawić w chmurze, możesz monitorować lokalne serwery, komputery, możesz monitorować zdalne, możesz ustawić sobie połączenie VPN, które będzie monitorować urządzenia wewnątrz tej sieci VPN, ewentualnie postawić coś, co się nazywa Zabix Proxy. i Zabix Proxy zbiera, zbiera monitoruje urządzenia wewnątrz osobnej sieci, a później ten Zabbix Proxy komunikuje się bezpośrednio z serwerem Zabbixa. Zatem tutaj naprawdę dowolność jest spora i nieograniczona. Grunt, żeby mieć jakiekolwiek połączenie, czy VPN czy Zabbix Proxy, w ostateczności możesz odblokować porty, ale to jest najmniej zalecane pod względem bezpieczeństwa. No bo wydaje mi się, że nie muszę tego tłumaczyć. Jeżeli wystawiamy na świat port na zewnątrz, no to zawsze jest tutaj jakaś furtka do manewru dla atakujących. Zatem no to w ostateczności nie polecam tego rozwiązania. Polecam Zabbix Proxy VPN. Jakie sprzętowe rozwiązania polecasz pod kątem wykorzystania SIEM? Router, NGVW. I powiem szczerze, że tego pytania nie za bardzo rozumiem. Zatem, jeżeli jest osoba, która je zadała, to będę wdzięczny za rozwinięcie. Ewentualnie ktoś inny ma pomysł o co tu chodziło. Bo jeżeli chodzi o rozwiązania sprzętowe, no to powiem tak. Mogę się domyśleć, że chodziło o to, czy polecam jakieś konkretne rozwiązania sprzętowe, które warto monitorować za pomocą SIEM-a. Mogło być takie pytanie, mogło być taki sens. Jeżeli chodzi o to, to nie ma tutaj konkretnych przeciwwskazań, można powiedzieć. Jeżeli masz swoje urządzenia sieciowe, to po prostu podłącz je do wazucha, jeżeli chcesz monitorować logi. No i tyle, nie? Inna. Coś innego co mi jeszcze przychodzi do głowy bo mogło być też pytanie takie czy znaczy, mógł, ktoś mógł myśleć że uruchamiamy SIEM na urządzeniu sieciowym. Nie wiem no tak tak podejrzewam nie. Jeżeli chodzi o to, to żeby była jasność SIEM uruchamiamy na serwerze po prostu. Odpalasz sobie serwer linuxowy, następnie instalujesz wazucha no i do tego wazucha możesz podłączyć swoje urządzenia sieciowe i to tyle nie. Zatem no być może jest autor tego pytania, bo to jest takie pytanie, do którego, którego nie za bardzo rozumiem sensu, ale może, może ktoś tu rozwinie. Kolejna sprawa. Co sądzisz o certyfikacie LPIC jeden jako podstawę przed Zabiksem i innymi? I teraz tak, jeżeli chodzi o ten certyfikat, no to z pewnością jest to fajny punkt wyjścia dla kogoś, kto chce zgłębić się w obszarze IT, szczególnie związanym z administracją Linuxem. Bo ten certyfikat jest... No, znaczący. Nie? Nie, nie ma co ukrywać, że jest on uznawany za solidne podstawy wiedzy w temacie Linuxa. Natomiast, czy to jest wymagane do tego, żeby wejść do tego do Zabixa czy Wasucha? Nie bardzo. Oczywiście, jeżeli, jeżeli masz w tym momencie tego typu certyfikat, no to będzie Ci o wiele łatwiej później wejść do Wazucha i Zabica, ale to nie jest wymagane. Oczywiście też zapraszam Cię do mojego kursu Linuxa, bo tam dokładnie omawiamy też temat administracji serwerami Linux. Zatem, jeżeli nie czujesz się pewnie w tym temacie, a chciałbyś się rozwinąć w temacie Linuxa, to jak najbardziej zapraszam, bo w kursie administracja serwerami Linux mamy bardzo dużo tematów związanych właśnie z certyfikacją LPIC1 omawianych. Zatem jeżeli chcesz uczyć się tego typu, tego typu tematyki, to zapraszam na tamto szkolenie. Dobra. Jest możliwość przesyłania danych netwał do środowiska wazów i jak wygląda ewentualna ich wizualizacja? I to jest też. Złożone pytanie, no bo tak, NetLow jest oczywiście protokołem sieciowym, wykorzystujemy go do zbierania informacji o ruchu sieciowym i ten właśnie protokół nie jest wspierany przez Wazuch, ale też faktem jest, że istnieje cała masa możliwości integracji Wazuch z różnymi systemami przetwarzającymi dane NetLow poprzez wykorzystywanie jego dodatkowych komponentów i narzędzi. I teraz można by było tutaj spróbować pokusić o tego typu integrację. Szczególnie, że w Wazuch jest cała masa różnych integracji. Możemy oczywiście połączyć osobne rozwiązania za pomocą API. Możemy też wykorzystać osobne pluginy. Natomiast w przypadku Wazuch mógłbyś mógłbyś skonfigurować tego typu narzędzie do zbierania danych z NetFlow i później wykorzystać też Kibane. Jeżeli chodzi o Kibane, to jest to narzędzie do generowania alertów i raportów dotyczących bezpieczeństwa sieci. I moglibyśmy tą Kibane właśnie wykorzystać do tego, żeby zwizualizować te dane. No tutaj Byłoby trochę grzebania, byłoby trochę roboty, bo oficjalnie Netflow nie jest spierany przez Wazuch, ale jakbyśmy się upadli, tak, najbardziej możemy tego, tego typu integrację zrobić. No, ale trzeba się przygotować z tym, że będzie trochę grzebania. Natomiast warto pamiętać też o kibanie, która pozwala wizualizować tego typu dane. No i oczywiście też nie wiem, czy to o tym nie, czy tego nie pominąłem. Kibana jest elementem który od razu jest dodawany, instalowany do wazucha w momencie jak wdrażamy wazuch. Kolejny temat. Czy instalacja serwera Zabik z całą toczką serwer front, baza danych w Docker to dobre rozwiązanie? No i teraz tak. To jest temat rzeka. Temat rzeka dlatego, że oczywiście są tacy, którzy pchają wszystko do kontenerów, ale są też tacy, którzy unikają tego typu rozwiązania. Przede wszystkim jak wdrożysz sobie... Yy, Zabica w kontenerze, to masz tak. Łatwość wdrażania. Od razu masz z automatu izolację i w teorii bezpieczeństwo, ale to jest jeszcze inna sprawa, bo oczywiście tego Dockera też trzeba zabezpieczyć. Mamy skalowalność, zarządzanie konfiguracją, bo Docker między innymi umożliwia łatwe zarządzanie konfiguracją, wersjonowanie naszych danych, naszej aplikacji, jak i też no, dosyć łatwe aktualizacji. I testowanie różnych rozwiązań. Też faktem jest, że mamy tu od razu z automatu zgodność środowiska. Zatem, jeżeli uruchamiasz takiego zapixa w swoim Dockerze, to nie ma problemu, żeby gdzieś indziej później przenieść tego typu rozwiązanie. Natomiast tu od razu się nasuwają pewne problemy, bo mówimy o konfiguracji, o zgodności, o bezpieczeństwie. Jeżeli chodzi o tego typu elementy, no to musisz wiedzieć, jak o to wszystko zadbać, bo jest jeszcze kwestia wydajności złożoności sieci, zarządzania zasobami, trwałości danych, tworzenia wolumenów, które będą odpowiednio zabezpieczone. Zatem tych elementów jest dużo, ale to są oczywiście elementy dockerowe. Zatem jeżeli jesteś specjalistą od dockera, znasz bardzo dobrze dockera, wiesz jak to wszystko wdrożyć, zabezpieczyć, to nie ma problemu. Uruchamiasz sobie za Zabixa, wykorzystujesz to, wdrażasz na produkcję i działasz. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która dopiero zaczyna, nie jest obcykana w dockerze, no, to osobiście polecam ci tą klasyczną formę. No, żeby ci się jednak to środowisko nie rozjechało, nie? Bo jeżeli po prostu uruchomisz Dockera za Bixem, no i to będzie cała Twoja robota, nie zadbasz o inne elementy konteneryzacji, o których warto pamiętać, no to niestety po pewnym czasie będą problemy. Albo nie będziesz wiedział, jak sobie radzić z ewentualnymi problemami, nie będziesz wiedział, jak zajrzeć vlogi jak przewrócić aplikację, gdy się coś wysypie, nie będziesz wiedział, jak wykonać trouble no to będą problemy. Zatem wszystko zależy od Ciebie. Jeżeli znasz dobrze Dockera, konteneryzację, idź w to. Jak nie, no to najpierw poszkodź się z konteneryzacji, a zabica wdroż uruchom w klasycznej formie tak zwanej on-premisowej. Kolejna sprawa. Z jakimi opóźnieniami wychodzi CIS Benchmark dla nowej wersji systemu? Czy jest bardziej version agnostic? Na przykład, kiedy będzie można się spodziewać podręcznika dla Ubuntu 24.4? 24.4, jeszcze nie ma takiej wersji przecież. Dobra. Od razu tak. Jeżeli chodzi o CIS Benchmark, tylko przypomnę, jest to taki zestaw wytycznych odnośnie bezpieczeństwa, i to wszystko jest zaszyte w systemie wazów. Zresztą, może pokażę. Jak wejdziemy przykładowo w laptopa, to tu mam to CIS Benchmark, i tutaj jest ta baza, gdzie mamy wytyczne, które powinniśmy w tym momencie wdrożyć albo i nie. No, i teraz tak. Jeżeli chodzi o to, jak często są odświeżane tego typu wytyczne, no to tu jest wszystko uzależnione od tego. Jak bardzo popularne jest dane rozwiązanie, jak bardzo popularny jest dany system, jak dużo pojawia się zmian w systemie, no i też zaangażowanie społeczności, bo CIS Benchmark powstaje przy współpracy ze społecznością użytkowników, więc też tempo przygotowania tego typu benchmarków jest uzależnione od ich pracy. I jeżeli chodzi o konkretny czas oczekiwania CIS Benchmark, chociażby na Ubuntu 24.4, no to trudno w tym momencie podać dokładną datę, bo w przeszłości wytyczne dla nowych wersji pojawiały się zazwyczaj kilka miesięcy po, oficjalnej, po oficjalnym wydaniu danej wersji. Zatem, jeżeli Ubuntu wyjdzie w kwietniu tego roku, no to można się spodziewać, że po kilku miesiącach wyjdzie tego typu podręcznik CIS Benchmark. No i tym samym też wtedy możemy oczekiwać takiej aktualizacji, zatem to trochę zawsze trwa, to nie jest tak, że tego typu podręczniki, tego typu benchmarki pojawiają się od razu. No nie. W momencie gdy nie ma jeszcze ich na rynku, to oczywiście musimy bazować raz na własnym doświadczeniu, a dwa, zawsze warto zaglądać do społeczności, chociażby na Redditie danego projektu, danego rozwiązania, jakie są rekomendacje i co piszą co rekomendują inni użytkownicy. Kolejna sprawa, czy, was, czy z Was ucha można też monitorować mobile, a jeżeli tak to Android, iOS, oba. I to jest tak, Android to Linux. No Wydaje mi się, że nie muszę tego rozwijać. Android to po prostu Linux, a skoro tak to też nie ma problemu. Na iOS nie ma w tym momencie obecnie wsparcia i jeżeli chodzi o Androida to mam tu też taki link, w którym który warto sobie poczytać na ten temat. Jest to link do bloga Wazuch, gdzie jest omawiany to, jak monitorować Androida. Zatem warto sobie na to zerknąć. Jeżeli ten temat Ci interesuje, wpisz sobie po prostu Android, Wazuch. No, i bez problemu znajdziesz tego typu artykuł, więc jak najbardziej się da. Dobra. Kolejne pytanie. Jak dużo hostów można monitorować wazuchem? Jaka to skala? I teraz, jeżeli chodzi o tą kwestię, no to tu limit jest bardziej sprzętowy. Zależy od tego, ile masz zasobów. Bo jeżeli chodzi o. Zresztą, tutaj też jest link. Może przyjdziemy sobie do na inną stronę. Bo w dokumentacji wazuch znajdziesz coś takiego, czy wymagania wazucha. I tu są rekomendacje dotyczące tego, jakie wymagania powinna. Ja, ja, jeszcze inaczej inaczej, jakie zasoby powinna mieć maszyna, którą uruchamiamy Wazucha, i w, przy której monitorowanie, przy której, za pomocą której monitorujemy nasze agenty. I jak widzisz mamy tutaj od 1 do 25 hostów, w tym przypadku mamy 4 procki, 8 GB pamięci RAM i 50 GB przestrzeni na dysku, w przypadku 100 hostów mamy tutaj już troszeczkę więcej, natomiast warto zwrócić uwagę na to, co jest opisane tu? For larger environments, we recommend a distributed deployment, i jest mowa też właśnie o multi-cloud cluster. Co to oznacza? Że jeżeli masz więcej niż 100, host 100 hostów, to warto w tym przypadku już rozważyć cluster. Po prostu cluster, w którym uruchamiasz osobne nody, no i też rozkładasz ten ruch. Oczywiście na upartego. Podepniesz więcej hostów. Tutaj nie ma jakiegoś konkretnego limitu. Gdzieś wyczytałem, że jest bodajże 14 tysięcy hostów. To jest taki limit. Aczkolwiek nie potwierdziłem tego w dokumentacji Wazucha. Zatem nie wiem na 100%, czy rzeczywiście jest taki limit. To już warto by było spojrzeć, poszukać. Natomiast, jeżeli chodzi o takie produkcyjne użycie, no to Wazuch rekomenduje właśnie do 100 hostów na jednym serwerze Wazucha. Natomiast, jak chcesz mieć więcej, to dokładasz właśnie nody Wazuch. Dobra. Kolejne pytanie. Na jakich portach ten agent działa? Jak, to, jak tu odbywa się komunikacja? To jest jakiś dwustronny ruch? Wazuch, agent, czy. Tylko agent cyklicznie wysyła do Wazucha. Jeżeli chodzi o port, to tutaj mamy port 1514 to jest port, który służy do komunikacji agenta Wazucha. Jeżeli chodzi o Zabbix'a, jeszcze dodam, że wykorzystywany jest tu port 1050. Ruch, e, informacje i e, komunikacja między tymi serwerami jest wykonywana w czasie rzeczywistym, zatem jeżeli coś się dzieje, no to automatycznie tego typu informacje mamy w logach w Wazucha. Zatem, znaczy oczywiście, też możemy skonfigurować wasów tak, że będzie pobierał dane co jakiś czas, jeżeli chcemy zmniejszyć ilość ruchu. Natomiast domyślnie jest to pobierane w czasie rzeczywistym. No i dobra. Dotarliśmy. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Oczywiście teraz zerknę jeszcze na czas, są jakieś pytania. Przypominam też, że. Trwają zapisy na nasze szkolenie, zatem jeżeli Cię interesuje monitorowanie Windows, chcesz nauczyć Zabbixa, Wazucha, chcesz poznać możliwości SIEMA, jeżeli chodzi o monitorowanie właśnie Windowsa, Active to zapraszam. Dzisiaj kończymy zapisy o 23.59, zatem zostało 11 godzin, natomiast teraz już wracam do czatu, zobaczymy czy są jakieś pytania. Okej, okay. Krzysztof czeka na swoją odpowied na odpowiedź na swoje pytania. Pierwsza sprawa. A od razu dodam, że jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało w czacie. No bo jeżeli nie będzie pytań, to po prostu ja uciekam. Zatem teraz sobie odpowiem i, 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 i za chwilę zerknę, czy będzie coś nowego. Dobra. Pytanie Krzysztofa. Pierwsza sprawa, jak to, jak to wygląda sprawa tego kursu, to znaczy jest to nagranie wideo, czy na żywo kurs przez internet? Dobra, widzę, że dwa pytania zadałeś, więc najpierw to pierwsze. Jeżeli chodzi o to pierwsze, to jest to kurs już nagrany, przygotowany. Wcześniej zbieraliśmy grupę w ramach tak zwanej przedsprzedaży, czyli zapisywali się użytkownicy, zapisywali się kursanci na szkolenie, w momencie gdy jeszcze musieli poczekać na konkretne treści. Natomiast w tym momencie, jak się zapisujesz, to otrzymujesz wszystko od razu. Otrzymujesz dostęp do 8 modułów dokładnie tych i możesz przejść naturalnie wszystko za jednym zamachem. Ja rekomenduję jeden moduł na tydzień, wtedy na spokojnie sobie. Przyswajasz tą wiedzę, przechodzisz jeden moduł, później wykonujesz pracę domową. To jest rekomendowane podejście przeze mnie, ale oczywiście nie ma problemu, żeby przyjść tym ciągiem ewentualnie jeden moduł dziennie, jeżeli masz odpowiednią liczbę czasu. Drugie pytanie od Krzysztofa. Poza tym nie mam obecnie pracy, długą, ma, długą mam przerwę, chcę podjąć pracę jako informatyk. A dobra, w sumie to nie jest pytanie. No nic. Jeżeli szukasz pracy, powiem Ci tak, ostatnio pisał do mnie Artur albo Adrian, nie pamiętam teraz dokładnie, generalnie pisał do mnie jeden z kursantów i konsultował się w kwestii znalezienia nowej pracy. Wysłał mi CV, żebym zerknął i... I to generalnie robię. Doradzam, podpowiadam. Oczywiście nie uważam się za specjalistę od rekrutacji, nie uważam się za specjalistę też od tworzenia CV. Aczkolwiek wydaje mi się, że jak już kiedyś szukałem pracy, to szło mi całkiem nieźle, dlatego gdy któryś z kursantów zgłasza się do mnie, wysyła. <coughs> przepraszam. Wysył, <coughs> przepraszam, Gdy któryś z kursantów zgłasza się do mnie z tego typu tematem, wysyła mi CV żebym zerknął, to zawsze chętnie też dam opinię od siebie, co rekomenduję, co warto zrobić, co warto zmienić chociażby w swoim CV, żeby pójść dalej do przodu i też łatwiej znaleźć pracę. Zatem, jeżeli dołączysz do mojego szkolenia, będziesz chciał, żeby zerknąć w CV, ewentualnie po prostu zapytasz się o pewne rzeczy dotyczące tego, jak, jak usprawdzić znalezienie pracy, to po prostu piśmiało Postaram się tutaj coś zarekomendować, coś podpowiedzieć. I No i co? No i nie ma pytań, więcej, nie? Więc wydaje mi się, że tydzień temu wyczerpaliście wszystko ostro. A ja co? Tutaj mamy oczywiście naszego Zabixa, którego będziemy wdrażać w ramach szkolenia. Zatem, jeżeli chce ktoś tutaj. U siebie wdrożyć za Bixa, To jak najbardziej zapraszam. Przypominam, że mamy dwie opcje: jedna w trybie rocznym, i druga w trybie na stałe. W tym momencie zdecydowanie większą popularnością cieszy się ta opcja. No ale przyznam szczerze, że jestem zaskoczony. Znaczy. Trochę zaskoczony, trochę niezaskoczony, bo z jednej strony podejrzewałem, że to szkolenie będzie się cieszyło popularnością, ale nie spodziewałem się, że aż tyle osób do tego szkolenia dołączy, bo w tym momencie chyba już 250 osób się zapisało. na Zatem, no grubo, grubo będzie ciekawa grupa. Dobra. Piotr się pyta, czy szkolenie jest umówione: jak stworzyć środowisko wielonołdowe wazuch. Dobre pytanie, bo nie ma tego. Nie, nie ma tego, a może warto dodać. Mam taką listę swoich dodatkowych lekcji, które planuję dograć jako bonus. Zatem może warto coś takiego rozważyć. Zatem Piotr, jak dołączyć do szkolenia, to przypomnij po prostu temat. Nie będzie problemu, żeby taki, taką lekcję dograć na temat tego, jak stworzyć klaster z wazucha. Czy mogę prosić e-mail, abym mógł potem napisać? No i inaczej, Dariusz, podejrzewałem, że pewnie jesteś zapisany do mnie na newsletter. Jeżeli tak, to po prostu odpowiedz na ten mail z newslettera. Trafi albo do mnie, albo do Dominiki i tyle, nie? Zatem daj znać, czy, masz, czy subskrybujesz mój newsletter? A jak nie, no to przecież warto się zapisać. Jak to zrobić? Już tłumaczę. Najłatwiej. Wejść na stronę blog.ascomputer.pl łamane przez news. Jak tu wejdziemy to przekieruje nas na taką stronę trochę już nieaktualną bo tu mamy informację o 7700 specjalistów IT a mamy już prawie 10 tysięcy osób na newsletterze zatem dużo musimy to zaktualizować ale generalnie wystarczy że się tu zapiszesz banki, jesteś na moim newsletterze. Dobra, Piotr pisze, że już dołączył, zatem miło mi dzięki. Krzysztof, napisz, czy jesteś na newsletterze, czy wkleić, a ja co? Ja będę uciekał, nie? Bo nie ma więcej pytań, a zatem nie ma co męczyć i drążyć tematu. Dzisiaj dużo pracy, dużo pracy, zatem cóż, trzeba się wyrobić. Dobra, Krzysztof nie odpisuje, więc cóż, wkleję ten mail. Może napiszę na LinkedIn. Krzysztof. Dobra, Krzysztof. Może być i na LinkedIn. I co? Dobra, Te uciekam. Przypominam, że zapisy trwałem tylko dzisiaj. Jutro jutro dalej będzie można się zapisać. Tylko, że po dwa razy droższej cenie. Zatem, jak to woli, nie? Jeżeli chcecie dzisiaj dołączyć do szkolenia w promocyjnej cenie za 50%, to zapraszam. Tylko pamiętajcie. 23.59 to jest ostatnia minuta, kiedy jeszcze można dołączyć i nie polecam zostawiania tego typu procesu na koniec, dlatego że zawsze następnego dnia, gdy kończymy jakąkolwiek akcję promocyjną, odzywają się do mnie osoby, które piszą, że chciały się zapisać, ale nie zdążyły z jakiegokolwiek powodu, a to internetu nie było, albo bo coś innego. No i niestety wtedy jest po terminie. Zatem jak chcesz dołączyć, to dzisiaj jest ten czas. Link. Link co? Link zostawię pod tym nagraniem, pod wideo. A ja już dziękuję. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.